prezydenckiej kampanii Tydzień z komputerem Grodziska Biblioteka Publiczna przygotowała warsztaty aktywnego surfowania w internecie pod hasłem W 80 minut dookoła świata. O projekcie mówią Ewelina Pawłowska i Daniel Ćwierdziński. W Polsce kampanię realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. My realizujemy jeden ze scenariuszy, to jest W 80 minut dookoła świata. Tak jak Juliusz Verne w swojej powieści W 80 dni dookoła świata, my przemierzymy ten świat w 80 minut. To nasza taka wspólna zabawa. Chcemy pokazać możliwości, jakie też daje internet, jeżeli chodzi o to, żeby gdzieś wylecieć. Jeżeli nie mamy możliwości wyjechania tam, to mamy możliwość dzięki wykorzystaniu sieci zobaczyć. Obecnie na spotkaniu seniorzy wspomagani przez młodych wolontariuszy bardzo chwalili inicjatywę Grodziskiej Biblioteki, uważając, że wyzwala ona aktywność osób starszych, dla których internet przestaje być tajemnicą. Staramy się właśnie opanować go na tyle, żeby można się było posłużyć do własnych potrzeb, takich, jakie seniorzy właśnie mają, bo niekoniecznie do pracy, ale do własnych zainteresowań. Wszystko od poznawania krajów, ludzi, obyczajów, zachowań różnych ludzi. Superowa sprawa. Jest przydatna, tak? No z tego względu, że no nie zawsze można tam gdzieś pojechać sobie, no bo różnie to bywa. Na zakończenie spotkania każdy z uczestników otrzymał tytuł Globetrottera. Dodajemy, że bezpłatnie z internetem można korzystać w Grodziskiej Bibliotece w godzinach.